Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym Państwu polecić książkę, której pierwsze wydanie ukazało się w roku 1984 w języku angielskim. Jej autor myślę, że dla większości widzów mojego kanału i dla w ogóle osób zainteresowanych problematyką walki informacyjnej, geopolityki, nie jest postacią anonimową. Mowa jest tutaj o Juriju Biezmienowie, piszącemu i występującemu Często pod pseudonimem Thomas Schumann. Jego książka w oryginale pod, pod tytułem Love Letter to America została przetłumaczona na język polski i wydana w tym roku, w roku 2020, w Krakowie przez wydawnictwo AA pod tytułem Agentura wpływu tajniki działalności wywrotowej KGB. Książka nieduża objętościowo 112 stron, ale Ładunek wiedzy, ładunek informacji, jaki Państwo tutaj m, znajdziecie, jest bardzo, ale to bardzo wartościowy. Myślę, że dla większości widzów mojego kanału, postać Jurija Biezmienowa jest kojarzona z wykładem oraz wywiadem, jaki można, jaki można znaleźć w serwisie YouTube pod różnymi tytułami: czy to o dywersji ideologicznej, czy, o, czy jak zniszczyć państwo. Niewątpliwie ten wykład, o poświęcony właśnie. Dywersji ideologicznej poświęcony tematyce, zagadnieniu walki psychologiczno-informacyjnej, wojny psychologicznej, no i właśnie dywersji ideologicznej jest niezwykle wartościowy, i w tym miejscu, oczywiście, polecam Państwu. Wysłuchanie, obejrzenie tego wykładu i wywiadu z Jurijem Biesmienowem, Tomasem Szumanem na YouTubie. Linki Państwo znajdziecie w opisie do tego filmu. Natomiast kilka słów na temat książki wydanej pierwotnie w 1984, obecnie przetłumaczonej, przełożonej przez pana Tomasza Lanczewskiego i Dostępne już na rynku polskim. Szanowni Państwo, ta książka, oczywiście oprócz przybliżenia życiorysu autora, pokazania jego drogi życiowej, Jury Biesmienow urodził się w 1939 roku w rodzinie wysoko, wysokiej rangi oficera Armii Czerwonej, skończył Instytut Języków Orientalnych w Moskwie znając m.in. Hindi, został oddelegowany do pracy w redakcji Ria w, w właśnie w New Delhi, ale także oczywiście bardzo tam, można powiedzieć, miał bogaty, bogaty życiorys, jeśli chodzi o doradzanie przemysłowi, współpracy gospodarczej sowiecko-indyjskiej. No i oczywiście nie, nie byłoby tutaj niczym... Specjalnie dziwnym, gdybym nie podkreślił, że był współpracownikiem KGB, i jako, jako ten współpracownik znał doskonale meto poznał doskonale metody prowadzenia zarówno dezinformacji, jak i e, innych metod prowadzenia walki informacyjnej. Właśnie za pomocą mediów, za pomocą takich instrumentów, jakimi są agencje informacyjne, w której to zresztą pracował. Jurij Bezmianow ostatecznie zbiegł z Indii, przyłączając się do kolumny Hipisów, która przemierzała w sposób, no, bar, można powiedzieć, niebudzący nie nie, nie jakichś wielkich podejrzeń, właśnie, właśnie ten kraj. Uciekł najpierw do Kanady, następnie do Stanów Zjednoczonych. I tam rozpoczął propagowanie wiedzy na temat metod dezinformacji i dywersji ideologicznej. Tym, co podkreśla Tomasz Szuman, Jurij Biezmienow w swojej książce, to fakt nastawienia działalności organizacji wywiadowczych, czy w ogóle tajnych służb, nie tylko zresztą sowieckich. Ale w tym przypadku oczywiście mówimy, mówimy przede wszystkim o służbach sowieckich, dzisiaj rosyjskich na dywersję ideologiczną, na rozkład wrogiego społeczeństwa wewnętrzny rozkład, na głęboką polaryzację podkreślał zresztą tobie zmiano we w swoich wywiadach, że istotą prowadzenia walki psychologiczno-informacyjnej jest doprowadzenie do demoralizacji wrogiego społeczeństwa. Podkreślał także. Że tak naprawdę wykradanie tajemnic, wykradanie tajnych dokumentów, to jest około 20% działalności sowieckich służb. Cała reszta jest nakierowana na dywersję ideologiczną, której to no, tutaj. Jeżeli chodzi o operację dywersji ideologicznej, przedstawiał takie cztery etapy. Etap pierwszy, demoralizacji, zajmujący od 15 do 20 lat, gdzie chodzi właśnie o podważenie tradycyjnych wartości, przecięcie więzów społecznych, skłócenie ze sobą, spolaryzowanie społeczeństwa, skłócenie ze sobą różnych grup społecznych, podważenie zaufania do swojego państwa, podważenie autorytetu państwa deprecjacja instytucji państwowych i tak symboli narodowych, religijnych i tak dalej i tak dalej. Ten okres bardzo jest absolutnie niezbędny zdaniem Biedrzynowa do wprowadzenia drugiego okresu, czyli okresu destabilizacji, czyli powszechnych protestów, strajków, próby tworzenia alternatywnych Alternatywnych rządów, alternatywnych instytucji państwowych, no i wreszcie okres kryzysu, czyli okres przesilenia, okres często kojarzony z rewolucją, wojną domową, no i wreszcie okres normalizacji. Tutaj Biesmienow pokazywał, pokazywał takie przykłady, no wręcz interwencji zbrojnej sowieckiej, gdzie następuje okres demoralizacji i wycięcia, można powiedzieć, likwidacji przywódców czy tych ludzi, którzy doprowadzili do do destabilizacji, do kryzysu i wprowadzenie nowych, posłusznych wobec, w tym przypadku Moskwy, władz. Niezwykle ciekawe mechanizmy. Oczywiście, możecie Państwo powiedzieć, że dzisiaj, w dobie internetu tak rozpowszechnionego, w dobie Web 2.0, w dobie mediów społecznościowych, te narzędzia, które opisywał Bezmienow, chociażby działalność telewizji, radia, prasy, wydaje się być nieco anachroniczna, a na pewno stanowi to obraz niekompletny. Zapewne tak jest, że nowe narzędzia stwarzają nowe możliwości, ale biorąc pod uwagę wartość metodyczną tego opracowania, Warto powiedzieć, że wszystkie te elementy, które opisał Biezmienow są współcześnie wykorzystywane. W zakresie metodyki, w zakresie modus operandi na takim najbardziej ogólnym poziomie, no tak naprawdę widzimy, że dzisiaj tajne służby działają i na polu demoralizacji, i na polu destabilizacji, wywoływania kryzysów. To wszystko się dzieje na naszych oczach. No myślę, że Najlepszym przykładem takiego zastosowania metod opisanych przez Biezmienowa właśnie w książce z 1984 roku jest Kryzys Krymski roku 2014, bez głębokiej demoralizacji, deprecjacji instytucji państwowych państwa ukraińskiego nie byłoby możliwe zajęcie przez kilkuset zielonych ludzików w cudzysłowie oczywiście półwyspu bronionego przez około 20 tysięcy żołnierzy i marynarzy. Ukraińskich uzbrojonych po zęby, a praktycznie żołnierze rosyjscy i funkcjonariusze rosyjskich tajnych służb zajęli ten półwysep bez jednego wystrzału. To byłoby niemożliwe bez okresu demoralizacji i destabilizacji, który bardzo dobrze Bezmienow opisuje. A jeśli do tego dodamy, Szanowni Państwo, te wszystkie narzędzia, którymi współcześnie dysponują tajne służby, dzięki właśnie rozpowszechnieniu się nowoczesnych instrumentów i walki elektronicznej i oddziaływania na społeczeństwa za pomocą kanałów w cyberprzestrzeni, no to mamy do czynienia tak naprawdę z wielką kompresją, tak naprawdę z, kata, z wielką katalizacją tych tych metod, tych procesów opisanych przez Biezmienowa. Myślę, że dzisiaj proces demoralizacji wrogiego społeczeństwa może przechodzić znacznie bardziej gwałtownie, szybciej, dzięki, dzięki no właśnie tej akceleracji, jaką, jaką dają nowoczesne technologie cyfrowe. Co oczywiście nie, nie, nie znaczy, że. Opisane metody przez, przez, przez sowieckiego dysydenta straciły na aktualności, wręcz odwrotnie. Moim zdaniem są jak najbardziej, jak najbardziej aktualne. Polecam Państwu książkę Agentura Wpływu: Tajniki działalności wywrotowej KGB, wydawnictwo AA Kraków 2020. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.